studiach, byłam kinomanką, byłam na tym filmie Dymsza, co grał pani Irena do domu, o, na przykład. To w stolicy pamiętam, że byłam na tej Irenie do domu. Ja chodziłam na wszystkie filmy, gdzie tylko były do wszystkich kin. Do tego kina Pracha, to wtedy, kiedy pracowałam w kontroli inkasentów na Targowej, a ponieważ ja byłam sprytna na tych maszynach księgujących, więc ja to robiłam szybko i ja w czasie pracy chodziłam do kina. Miałam taką kierowniczkę, która mnie puszczała, bo ja powiedziałam, że bardzo lubię. Jak tylko nowy film, to ja już powiedziałam pani tam, ja chciałabym cię iść. I pamiętam, że ja się wstydziłam, weź jakie światło paliło, że ja sama chodzę, więc jak światło zgasło, to ja szybko myknęłam i nachodziłam na filmy, bo ja tak nie miałam czasu po pracy za bardzo. Bo dwoje dzieci, jeszcze się uczyłam, jeszcze to, jeszcze mąż mało brał udział, żeby mi pomagać. On się zajmował pracą, zajmował się załatwieniem pieniędzy, a ja dziećmi, domem. No i szkołą, i do kina musiałam latać, więc... Czyli pani bardzo była taką kinomanką faktycznie. Bardzo byłam kinomanką, uwielbiałam chodzić do kina, uwielbiałam chodzić do opery, do operetki może nie, ale operetki uwielbiałam. W pracy z kolei był kiedyś taki talon na dwa miejsca, każdego dnia w Romie, ta operetka Roma. No to ja już miałam w Radzie Zakładowej załatwione, że jak tylko się zmienia to ja już idę. Wiadomo, Teresa weźmie zawsze. Ja dzieciaki wciągałam, z nimi chodziłam, bo mąż mało tam miał czas, gdzie chodzi. A ja zawsze te miejsca brałam, Wesoła Wdówka i tam inne. Ja życie po prostu biorę, jak się mówi, garściami. Korzystam ze wszystkich możliwych rzeczy. Takich, które są potrzebne dla zdrowia, dla ducha. A nie jestem taka przyziemna, tylko chodzić, tylko sprzątać, tylko gotować. No a jak pani w ogóle wspomina PRL jako cały ten okres, w którym pani żyła? Dla mnie był, bym powiedziała, pozytywny, dający mi szansę, ponieważ ja mogłam awansować, mogłam się uczyć i nie trzeba było płacić. Jak ja to dostawałam za to te awanse, dostawałam nagrody czy coś w tym rodzaju. W każdym razie było, dla mnie było pozytywne. Ja chwalę. Mi się wydaje, że dzięki komunie to ja osiągnęłam to, co osiągnęłam. Bo ja miałam dużo samozaparcia, ale przy innym ustroju to samozaparcie moje bez finansów nie byłoby takie możliwe. A tu nie mając finansów, mając dużą wolę, dużą chęci i uczestniczenia we wszystkim, działanie we wszystkim. Ja na przykład w pracy, ja nigdy się nie biłam o pieniądze, nigdy. Ja zawsze się podejmowałam, i to ryzykownie, różnych prac, bo powiedziałam, że nie święci garnki lepią, że jak to jest, ktoś robi i to jest do zrobienia, to ja to też mogę zrobić. Ja mogłam po nocach siedzieć. Jak ja w tę informatykę wchodziłam, to mi ten inżynier powiedział, pani się idealnie nadaje, pani jest po prostu, jak on to powiedział, heterą czy czymś, osobą, która po prostu rozkręci to, bo pani ma w sobie tyle energii. Zapału, tyle energii, że pani później mnie właśnie posyłał na to wdrażanie. Wdrażało nas trzy osoby, a tylko moje, tam gdzie ja wdrażałam, to szło jak należy. Ja musiałam poprawiać po swoich kolegach. A jak wyglądał wtedy ten komputer w tamtych czasach? Bo to była taka maszyna licząca, jakaś szafy olbrzymia, te stały. Prawda? No szafy stały i były te taśmy takie, które się wsadzało, trzeba było zablokować, rozblokować i tak dalej. Ja byłam kierownikiem, później uczyłam operatorów, jak mają pracować. I też operatorów uczyłam dobrze, pokazałam im notesik założyć, bo tam wszystko było w języku angielskim. No, go, small, tam jakie go, to znaczy rusz, tam no, czy tam brak pamięci, czy, bo to wszystko odpowiadało i wychodziła ta informacja na komputerze po angielsku. Trzeba było wszystkie te odzywki znać. Podłącz drukarkę, albo tam taśma, podłącz, albo zablokuj, albo coś. Wszystko było, albo brak papieru, albo inne. Było napisane. A ten komputer komunikował się z odbiorcą, z użytkownikiem czym? Ekranem, tak jak współczesne, że wszystko widzi pani na ekranie, czy on podawał... Tylko wydrukiem. Wydrukiem. Tylko wydrukiem. Bo on, komputer się komunikował tylko z operatorem, który go obsługiwał. Mnie to zawsze kręciło być kierownikiem, rządzić,
pilnować i tak dalej. Aha. No i to się udało. To się udało. Pracowałam w zakładach energetycznych. Mhm. Gdzie one się mieściły? Na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Z tym, że ja byłam w filii i na Targowej, bo byłam w kontroli inkasentów. I na Targowej tam była filia, taki pokój, gdzie myśmy inkasentów sprawdzali. I zakład energetyczny informatykę, to znaczy komputery zakupił, mhm. bo potrzebne były systemy, które by przetwarzały, robiły rachunki. I do tego trzeba było kody potworzyć. Licznik, taryfa, no i inne takie kody. W każdym bądź razie, jak już ten system ruszył, to trzeba było w rejonach ludzi nauczyć przygotowywać dane. Więc rewolucja taka informatyczna. Tak, była rewolucja informatyczna. I ja wtedy weszłam do wdrażania. Jeździłam po rejonach, po zakładach, uczyć ludzi, jak mają na te komputery wprowadzić i drukować już te rachunki. Mhm. Ja byłam kierownikiem komputera i było coś się przetwarzało, coś pilnego, na jutro muszą być faktury. Ja na przykład nie mogłam pójść do domu, zostawić, bo na przykład program się zaciął, to operatorzy, ci co obsługiwali, odkładali pracę i już. A ja musiałam znaleźć, dlaczego nie chcę iść. Ja szybko od razu reagowałam, co pani. Można zrobić. Mhm. Żeby... Pani nie odkładała na później? Nigdy nie lubię nawet odkładać. Co masz zrobić jutro, to zrób dziś. A co masz zjeść dziś, to jutro zjedz. O tak, ja mówię, ty ja tak dowierzam. Czyli powiedzenie takie z PRL-u, robota nie zając nie ucieknie, no tak, to nie tak. do końca do Pani nie pasuje. Nie, dla mnie nie pasuje. Nie, robota to jest właśnie coś, co trzeba zrobić. I to jak najszybciej. I nie odkładać. No bo może być tak, że jak się odkłada, a później się jakieś zacięcie jest, już się nie zrobi. Tak. A ja sobie nie mogłam pozwolić, żeby coś nie w terminie było. Nie. U mnie musiało być wszystko na termin. To pani bardzo była taka zaangażowana. Tak, bo mnie to, tak bardzo... Nie, mnie informatyka po prostu pasowała. Aha. Mnie to pasjonowało, mnie to dawało satysfakcję, mnie to dawało zadowolenie. W tamtych latach powstawały takie kluczowe budowle dla wizerunku Warszawy. Pałac Kultury, to ja byłam obserwatorem, jak się budowało, jak to się wznosiło, jak te gzymsy takie piękne i tak dalej, mhm. to byłam obserwatorem. Czy była pani na tym festiwalu młodzieży, to był chyba 55 rok właśnie, jaką została? Raczej bym powiedziała, że 6, bo ja wtedy już z mężem byłam. Aha. Tak, byłam no jak ten był właśnie... Festiwal młodzieży i mówię, jak chodziłam z mężem, ponieważ mąż taki trochę mulat, to chodzili za nim, żeby te autografy podpisywał. Myślałam, że to Hiszpan czy ktoś tam. W każdym razie byłam. No ja brałam czynny udział w różnych imprezach, dożynki, niedożynki. A co to znaczy, to zostało... czy nie występowała pani? Nie występowałam. Miałam propozycję do Mazowsza. Przypadek taki, że z Mazowsza poznałam faceta, który grał na takiej basetli. On mi proponował, żebym ja do Mazowsza wstąpiła. Mhm. Ale ja owszem bardzo lubię muzykę, a nie mam za bardzo głosu, więc ja nie, powiedziałam, że się nie nadaje. A on mi mówił, że się nadaje z urody. Ja blondynka, miałam jasne włosy, takie falujące i że niebieskie oczy, to takie, że to niby ja jak chusteczkę sobie taką założę, to będę ładną tą. Rotunda jak się budowała, widziałam, jak rotunda wyleciała w powietrze, to nawet w niej byłam pół godziny przed. Ja pół godziny przed wyszłam z tej rotundy, siadam, bo jechałam do pracy już na Wybrzeżu Kościuszkowym, bo później zostałam kierownikiem komputerów, już nie bo już wdrożyłam.
to później na przetwarzaniu. Na tych, miałam te trzy brygadówkę i nawet cztery brygadówkę, na trzy zmiany pracowali. No i co z tobą? Ja jechałam wtedy na drugą zmianę i przed tą drugą zmianą byłam w tej rotundzie. I jadę w tym, a wtedy taka ślizgawica była, wtedy był mróz okropny. Jadę w autobusie i słyszę, że jadą. Karetki wyją, karetki. Ja mówię, co się stało, co się stało? No i nic, przyszłam do pracy, tam na Wybrzeże Kościuszkowskie, a dziewczyny moje, te operatorki, stoją przed komputerem, zmartwione, zdenerwowane. Ja mówię, a co wy tak stoicie wszystkie na tym? A no jak to mówi? Przecież rotunda w powietrze wyleciała. A one mówią, a ja mówię, jak to wyleciała? Ja z rotundy wracam. Ty byłaś w rotundzie, ty leć świeczkę weź, leć do kościoła, że ty. O ty mnie mówią, a ja byłam nawet może mniej niż pół godziny przed. I zostałam uratowana. I dużo ludzi zginęło, bo tam jest kościół świętej Teresy na Wybrzeżu Kościuszkowskim. I w tym ja później śledziłam, jak ci, kto zginął. Bo ja tam chwilę czekałam, ponieważ mnie uzgadniali konto, bo ja pobierałam wtedy pieniądze. Chwilę czekałam, tak sobie chodziłam, nawet czytałam, jakie tam kto tam te kasjerki. I później śledziłam, że wiele zapamiętałam, które zginęły. I nawet zginęło małżeństwo, które po ślubie poszło wpłacić pieniądze. I ich pogrzeb był właśnie u tej świętej Teresy. To ja poszłam na ten pogrzeb. Ja bardzo to przeżywałam, to. Ten wypadek długo, długo, wiele lat. No a teraz już ja wtedy, jak one mi powiedziały, to ja nie wytrzymałam, tylko poszłam do tramwaju pojechać, żeby przejechać i sprawdzić, czy to prawda. Bo nie mogłam w to uwierzyć, że ja wyszłam niedawno. Ja rzeczywiście już nie, tramwaj się nie zatrzymywał, tylko przejeżdżał. I rzeczywiście zobaczyłam na własne oczy, że samochody zatrzymywali, brali rannych, chorych, trup tam, ręce leżały, głowy były poużywane, poucinane na schodach, leżały wszędzie krwi pełno. Widziałam pełno samochodów i pełno coś tam wynosili, przenosili, tramwaj się nie zatrzymywał. Zapamiętałam najbardziej, że ta rotunda, tak te wisiały te w tych oknach, te firany. I tam wybuch był w tym miejscu, gdzie ja właśnie stałam.